I witajcie wszyscy na kanale GWW15. Słuchajcie, zrobiło się aż 300 subskrypcji i ostatnio jeszcze przyszliście i tutaj chwalicie mnie i w ogóle opowiadacie, że fajnie i w ogóle, że fajne filmy, coś tam, że mógłbym być nauczycielem. No, szok, no. Dla mnie to jest szok, dlatego że ja się tego nie spodziewałem. Słuchajcie, przez około 18 lat byłem pod wpływem takiej organizacji religijnej pod nazwą Świadkowie Jehowy. Jest to bardzo znana grupa, chyba wszyscy o nich słyszeliście. Od 15 roku życia się z nimi zadałem i zacząłem być pod ich wpływem od 15 roku życia, no praktycznie do niedawna byłem pod ich wpływem i właściwie zupełnie niedawno, może jakieś 3 lata temu, się wyzwoliłem spod ich wpływu. To taka krótka historia, może nie wiem, czy to kogoś będzie tam kręcić, ale no jakoś tak mi tu pasuje opowiedzieć to trochę, bo chciałem właśnie wam powiedzieć, dlaczego jest to dla mnie takie ważne, że wy tu przychodzicie i wy tu piszecie pozytywne rzeczy. Dlatego że będąc w tej religii, jesteś tam jakby tak, no, przyduszony, przytłamszony, bo całą chwałę i tak dalej, zasługi musisz przypisać tam komuś czemuś, ale nigdy ty nie jesteś ważny, nigdy ty nie jesteś, no, jakiś taki, że ktoś cię tam, no chwalą cię, no wiadomo, że no muszą chwalić, bo to po prostu tak działa, że jeżeli cię pochwali ktoś, to będziesz więcej się wysilał, będziesz więcej robił, natomiast oni coś z tego mają, robisz dla nich robotę, natomiast wychwalicie mnie bez żadnych takich, tak, czy nie, może coś dla was to robi. No, taka mała taka dygresyjka, ale właśnie to też wiąże się z tym, dlaczego ja w ogóle zacząłem robić ten kanał, dlaczego ja zacząłem robić te filmy. Otóż jako właśnie Świadek Jehowy, może jako były Świadek Jehowy, bo ja zostałem wykluczony w 2003 roku, jak Świadkowie Jehowy wykluczają, to znaczy ja akurat się odłączyłem. To jest bardzo skomplikowane, nie będę tego opowiadał tutaj, ale ogólnie organizacja i te procedury są dość skomplikowane. To znaczy, Świadkom Jehowy się wydaje, że są proste, że na rozrabiasz, to wylatujesz, chcesz odłączyć się, tak, to do widzenia, nie chcesz z nami się zadawać, to żegnaj. Niby to jest proste dla nich, ale kiedy ty stajesz po tej drugiej stronie, to takie proste już nie jest i naprawdę dużo ludzi płaci za to różnymi komplikacjami psychicznymi, czy tam nerwicami, czy tam właśnie nie mogą spać po nocach. Ja miałem takie objawy właśnie po odstawieniu Świadków Jehowy. Przez ileś lat byłem w depresji i z tej depresji pomogli mi wyjść moi przyjaciele, których potem poznałem poza organizacją. Jestem właśnie też im wdzięczny, że to tak się, że zechcieli się w ogóle ze mną zadawać, dlatego że jak odchodzisz od świadków, jesteś tak nauczony tam, że jesteś nic nie wart, ponieważ masz wartość tylko wtedy, kiedy tam do nich należysz. Tylko tam jest zbawienie, tylko tam jest Bóg prawdziwy i tylko tam jest prawdziwa religia. Poza tym jest wszystko wielkim Babilonem, szatańskim światem, który jest rządzony przez szatana. No i ogólnie jest bardzo, bardzo słabo, bardzo słabo. To jest ciężka sprawa, żeby się z tego jakoś tam pozbierać po wyjściu stamtąd. Co innego, jak na przykład są tacy ludzie, jest mój przyjaciel taki, który właśnie nigdy ze mną kontaktu nie zerwał, był Świadkiem Jehowy, jest jeszcze formalnie chyba, ale on zawsze utrzymywał ze mną kontakt i czasami go zrywał, czasami nie, mimo właśnie, że nie wolno mu było, nie wolno, ale to robił. I on, dlaczego nie mówię, dlatego że on łagodniej to znosił, to odejście, bo on już odchodzi właściwie, albo już odszedł, łagodniej to zniósł, ponieważ on się jakby wyzwolił, będąc jeszcze tam. I wtedy nie masz wyrzutów sumienia, nie masz takiego poczucia, że jesteś nic nie wart. Ponieważ jak już odchodzisz, ty świadomie odchodzisz, a ja tak trochę byłem zmuszony jednak. No i ja odszedłem, wierząc dalej w to, że to jest prawda, że ta organizacja jest prawdziwa, że ich nauki są okej, a nie są, no nie są, dopiero to odkryłem w sumie niedawno. Bardzo, bardzo długa droga to była do tego, żebym ja to odkrył, ale odkryłem i
się w sumie wyzwoliłem. Natomiast potem pojawiły się skutki tej depresji wieloletniej od 2003 roku na przykład do... To znaczy ja już w depresji byłem wcześniej, nawet jeszcze będąc świadkiem Jehowy, ale to jest, no jak mówię, to jest temat na długą, długą dyskusję i nie wiem, czy w ogóle się nadaje do takiego opowiadania i wyzewnętrzniania się. No trochę się tu przed wami wyzewnętrzniam, bo czuję taką potrzebę, żeby coś wam tam opowiedzieć, ale ogólnie no nie powinno się takich rzeczy robić chyba. Może się powinno. Niektórzy opowiadają, lubią opowiadać z kimś na przykład spali, a ja z kim się zadawałem, mając 15 lat, bo... No od tamtej pory zadawałem się ze świadkami, no. Moi rodzice pozwolili mi to robić, bo uważali, że świadkowie są w porządku. Ogólnie zauważcie, że no na świadków właściwie nie można powiedzieć złego słowa, tak? Bo mają bardzo pozytywny obraz. Ta organizacja jest bardzo mocno taka, no bardzo w porządku się wydaje. Ludzie są uczciwi tam, nie palą, nie piją, nie mają nałogów raczej. No, to znaczy tak przynajmniej to wygląda z zewnątrz, natomiast wewnątrz jest troszeczkę inaczej. Nie mówię, że jest tak strasznie tragicznie, ale no, ten obraz nie jest taki idealny, jak ludziom się na zewnątrz wydaje. Tym bardziej, że jak już wyjdziesz stamtąd właśnie, to są skutki tego straszne, psychiczne, jak już wspomniałem, któryś raz, już trzeci chyba mówię, przez wiele lat byłem w depresji i potem jak już wyszedłem, jak już się od nich uwolniłem i zacząłem wychodzić z tej depresji, to dała znać o sobie ta depresja i miałem objawy nerwicy lękowej, takie różne dziwne rzeczy. Jest to bardzo coś niesamowitego, po prostu wydaje ci się, że umrzesz zaraz, że masz zawał, że masz wszystkie choroby świata, od razu cię atakują i kiedy pojawi się ta myśl, nie możesz i ten strach, nie możesz od tego się uwolnić i to jest tak, jakbyś chciał uciekać dokądś, chcesz biec dokądś, chcesz lecieć, ale to cię nie opuszcza, to biegnie za tobą zaraz, nie? I jest to straszne i... Dlaczego oskarżam w ogóle świadków Jehowy, raczej czyli tych szefów? Czyli Gotthard jest czarodziejem? No dlatego, że oni robią pranie mózgu, krótko mówiąc. A kto lubi robią czary? Pranie mózgu. Jehowa? Bardzo czy subtelnie, czy? Bardzo Szata. Łagodnie. Masz rację. Niepostrzeżenie czary ci robią pranie mózgu i Jehowa kiedy już ci ten mózg wypiorą właśnie, czy wychodzisz z tamtej czymś, organizacji i albo cię wywalają, albo wychodzisz. I jeżeli dalej jesteś pod tym wpływem, a ja przez 8 lat dalej pamiętasz byłem. Pamiętasz nasze jeszcze ostatnie rodzinne wielbienie? 8-9. Co to za ludzie? Może 8. Adam i Ewa. Tak. To ty czujesz się nic nie wart. Ty czujesz, nie, że nie twoje życie się skończyło. Jehowie było że... A jeśli ty nie posłuchasz Jehowie? Że właściwie nic dobrego w życiu cię już nie spotka. Zabawkami. Że nie spotkają cię miłe chwile. To jest coś takiego. To... Jehowa będzie szczęśliwy. I wyobraź sobie, że żyjesz w takim czymś smutny. Przez ileś lat. To jest po prostu coś... niesamowicie strasznego i... Właśnie. Dlaczego chcesz, świadkowie to robią? No dlatego, że mają nie. taką doktrynę. Nie taką chcę, doktrynę mają, przeze że... mnie smutny. Kiedy przychodzisz do świadków Jehowy, jesteś taką kosztownością narodów, która spływa do spichlerzy Pana i tak dalej, Jahwe i Jehowy, czy tam czegoś tam. Natomiast kiedy stamtąd odchodzisz, jesteś psem, który wraca do swoich wymiocin. Jesteś po prostu nikim. I jest taki werset gdzieś tam w objawieniu, gdzieś tam w Biblii, że na zewnątrz są psy i właśnie ty tym psem jesteś. Wszyscy się fajnie bawią, świadkowie Jehowy w raju duchowym, o tak to określają. Natomiast ty jesteś na zewnątrz. Jesteś psem i jesteś na zewnątrz. A mój akurat pies ma lepiej niż świadkowie Jehowy wewnątrz, no ale śpi akurat sobie teraz na moim łóżku na przykład. Także śpimy razem, sypią z psem, jak coś, no. Ale nie za to mnie wykluczyli, nie. Znaczy wykluczyli. Oni mnie nie wykluczyli, oni po prostu powołali komitet sądowniczy, na którym ja się odłączyłem, dlatego że postanowiłem, powiedziałem, że skoro wam nie gra, a według mnie jest wszystko okej, to ja nie chcę z wami się zadawać. No ale to był jakby problem, właśnie to jest problem, że ja tego przez wiele lat nie rozumiałem, dlaczego tak się stało i tak dalej, i jak to się stało, że tu niby wszystko robiłem okej. Tylko nie zgodziłem się tam z czymś ze starszymi zboru w jakiejś tam kwestii, nie chciałem się zastosować do jakichś tam ich wskazówek. Uważałem, że Bóg tego ode mnie nie wymaga, tylko ci ludzie to wymagają ode mnie. Natomiast
No, za to został powołany komitet sądowniczy, dlatego że nie stosowałem się do ich zaleceń. Dopiero właśnie jak to odchodzisz od tego, to rozumiesz, dlaczego to wszystko tak się dzieje, dlaczego tak się stało, dlaczego Bóg w ogóle do tego dopuścił, bo teraz już wiem na przykład, ponieważ to nie ma związku z Bogiem żadnego. To po prostu działo się bez jego udziału. To są ludzie, to są ich pomysły i tak naprawdę jest to organizacja czysto ludzka, a nawet nie powiedziałbym organizacja, a wręcz no, sekta. Się rozgadałem trochę, może za dużo, ale gdzieś czuję taką potrzebę, bo w sumie nie wiem, no czuję. W każdym razie potem jesteś w takim właśnie zawieszeniu. Musisz zacząć wierzyć w końcu we własne siły, w to, że jesteś coś wart. No, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, kiedy cały czas jest ci wciskane przez wiele, wiele lat, że poza organizacją jesteś właściwie śmieciem, że jesteś nic nie wart, że tylko twoja wartość tylko przekłada się na to, co robisz w organizacji. To znaczy, to nie jest tak dosłownie powiedziane, ale to są takie przekazy, to jest tak skonstruowane, że to nie jest wprost powiedziane, ale to tak twój mózg zostaje ukształtowany. Powoli, powoli, skutecznie, z każdym zebraniem, coraz to większy wpływ ma to. I słuchajcie, oni to nazywają edukacją biblijną. Tak, to ten proces wkładania ci do głowy, że jesteś śmieciem, jeśli nie jesteś w organizacji, jest nazywany edukacją biblijną. I tak dużo by można tu byłoby opowiadać o tym. Może kiedyś zrobię jeszcze taki specjalny odcinek, w którym będę tam opowiadał o tym, że co tam dokładnie i tak dalej, jakie są problemy ze świadkami Jehowy, ale to inny temat. Natomiast ja zacząłem się zbierać w sobie, zacząłem nawiązywać znajomości, bo kiedy odchodzisz od świadków, kiedy zostajesz pozbawiony tej społeczności, jesteś pozbawiony społeczności, ponieważ oni właśnie nie pozwalają za bardzo, znaczy widzicie, to jest właśnie cudowny majstersztyk tak zwany, bo to nie jest wprost powiedziane, nie wolno ci mieć tam znajomych spoza świadków Jehowy. Nie wolno ci tam coś tam. Nie jest to tak powiedziane, ale cały czas, non-stop jest wałkowany taki werset. Złe towarzystwo psuje pożyteczne obyczaje. Niebezpieczeństwa są różne, kiedy idziesz po pracy tam z kolegami na piwo, czy nie chodź na studniówkę za bardzo, bo to no, jest ogólnie no, chlanie, seks i tak dalej. Cały czas jest to tam wałkowane cały czas, no może nie cały czas, ale kiedy pojawia się ten problem, kiedy na przykład młody człowiek ma iść na studniówkę, no to a tam wiedzą o tym, no to pewnie nie omieszkają zwrócić mu uwagę na pewne rady dobrotliwe, kochającego Boga, kochającego niewolnika, kochającego ciała kierowniczego. Ciało kierownicze was kocha. Ciągle wyrazy miłości tam zamieszcza w tych różnych tam listach i tak dalej. No i tak jesteś poddawany takiemu czemuś i potem okazuje się, że jak tam stamtąd wylecisz, to nie masz znajomych. Bo jedyni przyjaciele właściwie, których miałeś, byli tam. A tam już nie wolno ci tam dzień dobry nawet powiedzieć do nich. I jesteś sam. Ja miałem o tyle dobrze, że miałem rodzinę, która nie była świadkami Jehowy i ona, rodzina się ode mnie nie odwróciła i to jest bardzo coś pozytywnego w moim życiu i to dzięki temu chyba jakoś to zniosłem. Natomiast są ludzie, którzy mają całe rodziny tam i wtedy już ci te rodziny często nawet rzeczywiście zrywają kontakty do zera. Zresztą takie są rady w strażnicach i tak dalej, że nie wolno właśnie z osobami, członkami rodziny, którzy zostali wykluczeni albo się odłączyli, nie wolno utrzymywać bliskich stosunków. Z tymi ludźmi, którzy nie mieszkają pod dachem jednym, bo na pewno zaleca się to, żeby nie utrzymywać. No i wracając do tego, no właśnie, ja zostałem bez znajomych, bez przyjaciół, bez nikogo. Oprócz rodziny, to jest właśnie to.
cały czas jesteś wkładane ci do głowy, że ci ludzie spoza organizacji są jak gdyby może nie tyle nic nie warci, ale są bardzo mało warci. Są nazywani przez członków organizacji ludźmi ze świata, źle wierzą, tak, obchodzą pogańskie święta. To wszystko są teksty, które są gdzieś w twoim umyśle, kiedy jesteś świadkiem Jehowy. Natomiast kiedy wychodzisz, zaczynasz powoli, ja bardzo powoli zacząłem odkrywać właśnie, że to wszystko są bzdury, co oni tam mówili, bo... Ale powoli, to nie to, że tak od razu, o, hura, ja już lecę, wszystko. Nie, tylko... Powoli zaczyna zauważać, że są ludzie też religijni, którzy szczerze wierzą, którzy są dobrzy tak naprawdę. Zaczynasz to zauważać i zaczynasz rozumieć, że pewien taki rozdźwięk między tym, co organizacja mówiła, powstaje, a tym, co ty widzisz na własne oczy, co ty dostrzegasz. Czyli widzisz, byłeś przekonany, że to, co oni mówią, jest w 100% prawdą, natomiast okazuje się, powoli zaczynasz to rozumieć, że coś tu się rozjeżdża, ta prawda przez nich przekazywana od tej, którą widzisz na własne oczy, czujesz na własnej skórze. I tak było ze mną. Zacząłem właśnie poznawać różnych ludzi, właśnie zyskałem dużo przyjaciół takich już poza świadkami. I słuchajcie, z tych różnych takich, oprócz właśnie medykamentów i pomocy specjalisty też, pomogły mi wyjść, no, z tych, mówię o tych lękach, o tych zaburzeniach lękowych. Pomogli mi wyjść właśnie ci, z którymi gram w piłkę, no. Bo zacząłem właśnie chodzić, grać w piłkę, zobaczyłem, że tam jest Orlik tak zwany. Chłopaki grają, ja mówię, a tak zobaczę, co to będzie z tego, tak? Gdzieś mówię, kurde, coś muszę zrobić, bo coś muszę zrobić ze sobą. Coś muszę zacząć robić takiego, żeby mieć coś taką odskocznię, która... Bo potem właśnie nie masz, jak ty wychodzisz ze świadków, to ty nie masz, ani nie masz w hobby tak naprawdę. Twoim hobby jest organizacja, gdy tam jesteś, tak naprawdę, przynajmniej jest mile to widziane, jeżeli tak jest. I ja taki byłem, 100% świadkiem Jehowy. No może nie 100%, tylko 99%, bo jednak tam starszych potem nie posłuchałem. No a oni lubią, jak jest się 100%. Jeżeli ci powiedzą zjedz kupę, no to masz zjeść kupę i nie pytać się i nie zastanawiać się, czy to jest logiczne, czy nie. Są takie strażnice, że tam centralnie jest powiedziane, że... No ja właśnie dlatego stałem się ofiarą tej organizacji, bo... Miałem słuchać ich we wszystkim, chociaż wydawało mi się to nierozsądne, co oni kazali zrobić. No i takie są skutki właśnie, że wylatujesz stamtąd. Ale wracając właśnie do tego, to... Tak, te chodzenie, granie w piłkę... Tam są ludzie w różnym wieku przychodzą i są starsi ludzie... Tacy w moim wieku gdzieś tam i z różnymi ludźmi tam jakoś łapię kontakt, dogaduję się i słuchajcie, ja jestem tak naprawdę noga w piłkę nożną, no wiem jak to brzmi. Jak byłem młody, wolałem rysować mapy czy jakieś tam różne pierdołami się zajmować, a nie grać w piłkę z chłopakami i gdzieś tego mi brakowało i nie wyrobiłem pewnych nawyków i teraz ciężko tam się gra z nimi w piłkę, a oni nie kochają. Wiem, znowu brzmi to, wiem, że to takie progejowskie wszystko, ale ludzie ze świata, rozumiecie, którzy mieli być tacy źli, okazują właśnie takie właśnie coś, co sprawia, że ty rośniesz, że ty idziesz naprzód, że odkrywasz w sobie wartość na nowo. Mimo, że właśnie ja tam nikim fajnym może nie jestem tam i to im tam się nie przydaje w tej grze. I są młodzi ludzie też, tacy dzieci. Ja opowiadałem o Kubie. Bardzo fajnie grają w piłkę niektórzy. I ja z nimi też wtedy mam szansę w ogóle jakieś, żeby coś tam strzelić im go. Także, ale to już coraz mniej tych szans, bo oni są coraz lepsi już, coraz, oni tam mają treningi cały czas tam, są tam chłopaki, grają, fajnie już niektórzy tam nawet poszli dalej. I wiecie co, człowiekowi jest to naprawdę potrzebne, żeby ktoś cię docenił, żeby ktoś
taka głupota, no to jest głupota, wiecie, to jest głupota. Niby tam takie, o, pierdółkę takie, chodzisz, gra tam, kopniesz i ktoś tam, o, fajnie to zrobiłeś, coś tam, nie? I to jest niesamowite, że to tak działa, no. I co? I tak samo wy tutaj teraz przyszliście na kanał ostatnio tam pod 11 odcinkiem. No i też chwalicie, też mówicie, że fajnie, że tego, że rób tak, nie? Że rób taki odcinek, coś tam, że rób to. No to jest to samo, co tam gdzieś właśnie, gdzieś tam na tym boisku i no. O, się trochę tu tak rozkleiłem. Miałem nagrać w ogóle odcinek następny, a się zrobiła Ewa Brzyzga z tego. No, no tak trochę smętnie tu gadam, nie wiem. Ale może akurat jak będziecie potrzebowali jakieś zamiast tabletki nasennej, to sobie włączcie ten materiał i sobie posłuchajcie. I co? Co jeszcze mogę tak na koniec powiedzieć? Słuchajcie, no życie jest piękne, no. Ja zacząłem to odkrywać na nowo, nie? Że jak uwolnisz się od religii tej, Świadków Jehowy, w ogóle ja w sumie od każdej się uwolniłem. Znaczy ja nie wiem, czy każda jest zła, ale czy w ogóle wiara wydaje mi się czymś jednak pięknym i czymś niezwykłym. Ja akurat mi trudno teraz wierzyć, bo między innymi dlatego, że spotkałem tych ludzi właśnie głoszących wklęsłą ziemię, głoszących płaską ziemię, podpierających się Bogiem niby, prawdą, bo kłamie NASA, bo kłamią wszyscy, tylko nie oni kłamią, tylko oni mówią prawdę, tylko że to wszystko się nie zgadza z faktami, które każdy może zobaczyć, wyjdzie przed drzwi i spojrzy naokoło i widzi. I oni twierdzą, że to ma ugruntowanie w Biblii. Jeżeli naprawdę ma to ugruntowanie w Biblii, no to czym ta Biblia jest tak naprawdę? Poza tym właśnie tak sobie pomyślałem, że skoro ci ludzie uwierzyli w taką głupotę, jak wklęsła ziemia, albo na przykład płaska ziemia, to znaczy, że wiara nie ma przesłanek tak naprawdę, żadnych, bo kiedy jesteś Świadkiem Jehowy, to tam jesteś cały czas uczony, że wiara ma poważne podstawy, że to ma poważne ugruntowanie i tak dalej. Że Biblia jest księgą godną zaufania, że ona, kiedy wypowiada się w jakichś kwestiach, to mówi prawdę, mówi i na przykład właśnie o tym okręgu ziemi, ten fragment, który płaskoziemcowiercy wykorzystują na to, żeby fałszywie sobie udowodnić, że ziemia jest płaska, to Świadkowie Jehowy ten sam werset wykorzystują na to, żeby pokazać, że ziemia, że Biblia mówi o kręgu, że to jest kula, że ziemia jest kulą. Jak jesteś Świadkiem Jehowy, to ci nie przychodzi do głowy, że to jest o płaskiej ziemi. Dlatego, że tam powołują się na to, że tam hebrajskie słowo może oznaczać właśnie kulę i tak dalej. I dlatego sobie pomyślałem, że skoro tak to wygląda, no to możesz sobie po prostu bzdurać cokolwiek i w to wierzyć. I skoro powstała taka sekta jak Świadkowie Jehowy, skoro powstała takie inne sekty, które powołują się na Biblię, które powołują się na Jezusa i na Boga, to czy ten Jezus jest rzeczywiście prawdziwy? Czy ta Ewangelia też nie została stworzona przez jakąś sektę? Czy ten koleś nie założył sekty? Ten Jezus, sekty, po prostu zwykłej sekty. Tak jak ci zakładają sektę, jak Russell. Czy Jezus też nie był tylko takim zwykłym gościem, który założył sobie po prostu sektę? Bo słuchajcie, świadkowie bardzo często twierdzili, że no, to jest bardzo poważny argument, bo chrześcijanie byli gotowi umrzeć za wiarę, a Jezus zmartwychwstał i dlatego oni umierali po prostu za wiarę i tak dalej. I słuchajcie, ale przecież teraz terroryści tak samo giną z wiarą, dzięki wierze. Czy to oznacza, że ich religia jest prawdziwa, bo są gotowi za nią umrzeć? To teraz pytanie, która religia jest prawdziwa? Chrześcijańska, czy może ta muzułmańska? Ponieważ oni też umierają. Walczą w obronie wiary. Bo tak oni to postrzegają. Tak samo tamci chrześcijanie. Bo wiecie, jeżeli osoby są, które wierzą w płaską ziemię i to tak
strasznie wierzą. To jest... Po prostu oni są gotowi... Oni... Ja podejrzewam, że oni są gotowi się za to pociąć. Dać. To czym jest wiara? Czym jest religia? Czy jest tylko jakąś bzdurą, którą my sobie w naszym mózgu wrzucamy i tam ona sobie jest i jest fajnie, żyje nam się dobrze wtedy? Mimo wszystko chciałem powiedzieć, że jest coś pociągającego w wierze i ogólnie w religii dla mnie. Ja nie jestem do końca ateistą. To znaczy tak, trudno mi uwierzyć, że to co wszystko widzę, że powstało to przez jakiś dziwny zbieg okoliczności, który czy tam zbieg, to nie jeden zbieg, to by musiało być setki albo tysiące tych zbiegów okoliczności, żeby to powstało. No i właśnie do ateizmu brakuje mi tego optymizmu, że jest to możliwe. Bo to trzeba być cholernym optymistą, żeby w to wierzyć. Natomiast ja nie jestem. Dlatego ja potrzebuję tutaj jakąś, nie tyle może Boga, ale w takiej postaci jak Biblia o nim mówi, ale jakiegoś takiego sprawcy tego wszystkiego. Niekoniecznie Boga, niekoniecznie Jahwe, ale niekoniecznie tam Jezusa, ale kogoś, kto to zrobił. Kogoś, kto to wszystko przemyślał, zrobił, zaplanował i chociażby, słuchajcie, życie na ziemi. Przecież to jest wszystko niezwykłe, że to istnieje, to jest no cud każdego dnia. No ateiści powiedzą, normalka. No, może i normalka. No. Nie będę tam się kłócił za bardzo, ale jest coś naprawdę pociągającego w wierze, że w tej idei ogólnie, że wiecie, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, że ktoś nad nami jednak czuwa i że kiedy umrzemy, że może będzie dalej nam dane żyć. Są pewne fragmenty w Biblii, które są takie niezwykłe, jeśli o to chodzi. Na przykład, kiedy ten motr umierał koło Jezusa na krzyżu, czy jak wolą świadkowie Jehowy na palu, to Jezus mi powiedział tak normalnie, jakby to było oczywiste. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Niezły tekst dla kogoś, kto umiera. Wszechświat zaczął się jakieś miliardów lat temu i będzie trwał jeszcze tam miliardy lat, to słuchajcie, nas nie będzie. My jesteśmy tylko tutaj przez kilka setnych sekundy tak naprawdę. Jakby czym? Iskierką, która pryska, na chwilę tylko się pojawia i znika? Ten Bóg, który tam po coś nas stworzył i chce, żebyśmy dalej jeszcze tam gdzieś tam żyli kiedyś, w jakiejś postaci, to ma według mnie jakiś tam sens. No. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje. Ogólnie bardzo fajna, podobała mi się koncepcja w Odysei kosmicznej, gdzie ten gościu przemienia się i podróżuje pod innymi postaciami i ci kosmici, którzy stworzyli ten monolit słynny tam, też właśnie przekształcają się, zmienili wymiar zamieszkania i tak samo umożliwili to temu gościowi, który tam poleciał i potem on odwiedzał Ziemię. To jest niezwykła, chociażby nawet taka idea, prawda, bo gdzieś to wtedy ma jakiś taki sens. Tak to takie trochę jest takie bez sensu, nie? Bo chwilę tylko i do widzenia. Tutaj, przepraszam, nawet mnie tu nie było za bardzo. No i człowiek gdzieś tam chce zostawić coś po sobie, chce, żeby ta iskierka coś tam zapaliła, nie? No i się filozoficznie zrobiło. Miało być o płaskiej ziemi do jasnej, ciasnej. Ale chciałbym wam właśnie powiedzieć, jak to tam wyglądało i że dlaczego w ogóle powstał ten kanał. No dlatego, że właśnie jako świadek Jehowy, czy były świadek Jehowy, obserwowałem pana Mariusza Szczytyńskiego. No i co? No i tyle. No. I patrzę, że on dziwnie opowiada rzeczy. Postanowiłem coś z tym zrobić. No, także dziękuję wam za wsparcie, za to, że jesteście, że czasem tu wchodzicie i czasem nawet komentujecie i że coś tam... To ma moc.